dzisiejszym odcinku zajmiemy się Radą Ministrów i przewodniczącym Rady Ministrów, czyli po prostu premierem. Zapraszam. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej jest drugim organem wykonawczym w Polsce. Na jej czele stoi prezes Rady Ministrów, zwany powszechnie premierem. Jak mówi sama nazwa, składa się on z premiera i ministrów. Kadencja Rady Ministrów jest połączona z kadencją parlamentu, z którego rząd się wywodzi i przed którym odpowiada. Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zewnętrzną Rzeczypospolitej Polskiej i kieruje całą administracją rządową. Ponadto konstytucja nakłada na rząd szereg obowiązków, z których najważniejsze to zapewnienie wykonania ustaw, przygotowanie i uchwalenie projektu budżetu państwa, zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, kierowanie polityką międzynarodową i ogólne kierownictwo obronnością Rzeczypospolitej. Jak powoływany jest rząd Rzeczypospolitej? Na 14 dni po pierwszym posiedzeniu Sejmu lub podaniu się do dymisji Rady Ministrów prezydent desygnuje, czyli powołuje kandydata na premiera i powierza mu misję stworzenia rządu. Od tego czasu desygnowany ma 14 dni na przedstawienie swojej propozycji gabinetu. Następnie dochodzi do zaprzysiężenia gabinetu. Po przysiędze w ciągu 14 dni premier wygłasza exposé, czyli wystąpienie, w którym opisuje kierunki działania i prosi o wotum zaufania. Jeżeli otrzyma, to procedura jest zakończona. Co jednak, gdyby nie doszło do przyznania wotum zaufania lub nie dotrzymano by terminów? W takim wypadku to Sejm desygnowałby kandydata na premiera. Następnie procedura wygląda bardzo podobnie. Kandydat ma 14 dni na przedstawienie swojej propozycji. Następnie wygłasza exposé. Jeżeli Sejm przyjmie jego wniosek, prezydent przyjmuje przysięgę i powołuje tak wybraną Radę Ministrów. W przypadku, gdyby i drugie podejście nie dało efektu, dochodzi do trzeciej próby, która wygląda tak jak pierwsza. Jeżeli ona się nie powiedzie, prezydent rozpisuje nowe wybory parlamentarne, co oznacza koniec kadencji obu izb. Tak jak powiedzieliśmy, na czele Rady Ministrów stoi prezes Rady Ministrów, czyli premier. Co ciekawe, może zostać nim każdy obywatel RP, który ukończył 18 rok życia. Kompetencje premiera można podzielić na dwa główne rodzaje. Pierwsze to kompetencje organizacyjne. Reprezentuje on Radę Ministrów, zwołuje posiedzenia, którym przewodniczy oraz kieruje pracami całej Rady. Drugi rodzaj to kompetencje formalne. Zalicza się do nich kierowanie działalnością merytoryczną Rady Ministrów, wydawanie rozporządzeń, zwierzchnictwo nad samorządem terytorialnym, ale także odpowiedzialność polityczną za podjęte decyzje. Rada Ministrów to posiadający największe uprawnienia organ władzy wykonawczej w Polsce. Warto jednak pamiętać, że wywodzi się on z Sejmu i przed nim też odpowiada. Krótko mówiąc, wybierając Sejm, wybieramy też, kto będzie tworzył rząd. Pamiętajmy o tym przy urnach. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.